Witam wszystkich bardzo serdecznie w bonusowym odcinku z serii The Game of StarCraft 2. Czemu moje bonusowe? Ponieważ ktoś poprosił mnie, abym zrobił wyzwania, które znajdują się na Battle.necie i które teoretycznie mają nas przygotować do zmierzenia się z graczami na Battle.necie. Cóż. A tak też uczynię. Pierwszym z nich jest Tactical Command, czyli dobieranie odpowiednich jednostek Terran, aby zniszczyć przeciwników, którzy będą nas nacierali. Im mniej jednostek tracimy, tym wyższą rangę otrzymamy. Rangi są tutaj znaczone w medalach brązowym, srebrnym i złotym. No, nie było spada mowy o tym, na jaki medal mam co zrobić, ale sądzę, że chodziło o złoty. Więc tak też zrobię. Witaj, komandorze! Twoim celem jest użycie ograniczonych oddziałów, aby obronić trzech supply depotów. Supply depoty są szeroko rozstawione, więc będziesz musiał oddzielić swoje siły, aby obronić się każdego z nich. Powinieneś uformować grupy, które skontrują jednostki, które na ciebie wyślą. Kiedy już rozmieścisz je, wciśnij przycisk Ready, aby rozpocząć. Dobra. Ile to ma? 30. Ta dwójka idzie tu. Helion nie ma wała, muszą przejść tu. A Marines pójdą tutaj. Dobrze, a sam fakt, że chcą wysłać Marines na Mutaliski. No niby to jest kontra, ale... A, będą straty. Będą straty! Ale zaczynamy od Helionów, które muszą poradzić sobie z Zerglingami. Dobra, teraz już powinien sobie poradzić. Z tym, że wiecie, jak to jest z tym powinno. Zresztą wspominałem już o tym nie raz. Na szczęście udało się obejść bez strat. Teraz, o ile dobrze pamiętam, przejdziemy do Siege Tanków i Ghosta. Znaczy, Siege Tanka i Ghosta. Zobaczmy. Cześć, Bejningi. Snipe. 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 O. Snipe. Au! Wybuchu nie jest świetnie blisko tego depota. Dobra. Steam Hacks. Dobra, to jest 1, 2, 3, 4, 5. I więcej oby nie. Jej, tylko 5. Spodziewałem się większych strat. Jej. Najgorsze jest to, że mogę stracić co najwyżej 10 jednostek i wcale mi się to nie podoba. Dobra. Sam nie wiem, co na koło wysłać. A co mi tam? Na ucaliska wyślę Marines, Ghosta i Medivaki. Na Hydraiskie wyślę Siege Tanki, a na Roche wyślę Maruderów. I mam nadzieję, że mi się to uda. Uje. I teraz tak. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. I 6. Wcisnę ready? Serio? Na tym zwróciłem uwagi. Incoming attack. 9 roczy kontra 9 Marauderów. Jak myślicie, kto wygra? Ach, ten kiting. O, zostawcie mi Maraudera w spokoju. O, bo teraz już powinni wszyscy przeżyć. Jej, runda z Marauderami bez żadnych strat. Teraz czas na ultraliska. Dobra, ty stoisz z tyłu. A wy będziecie na Steamach biegać.
Okej. Wypadałoby to wyładować. No, wiedziałem, że się dogadamy. Jej! I teraz ostateczna próba, czy Siege tanki wytrzymają przeciwko hydraliskom? Powinny. Aczkolwiek wiecie, jak to jest z tym. Powinny. There. Czy będą jakiekolwiek straty? Oto jest pytanie. Odpowiedź brzmi jak najbardziej nie. Drugą rundę zakończyłem praktycznie bez strat. Runda perfekcyjna. Jednostek straconych 0. Co mam teraz? Broodlordy i zerglingi. O, tory. Dobra. To w takim razie musi pójść tutaj. Tu są mutaliski, to wyślę na nie tory. A tu są te gnojstwa. Okej. Dobra, teraz jeszcze przydałoby się wiedzieć, co gdzie zostawiam. Dajcie mi przejść. Okej, 1, 2. I'm here. Click me. O Boże. Okej. Teraz tak, wikingi powinny sobie poradzić z broodlordami, podczas gdy heliony zajmą się zerlingami. Okej. Okay. Ready! O ja dobrze pamiętam, zaczynamy od rundy z... tak myślałem. Incoming attack. Dobra. Już bez żadnych strat. Wow, to było trudne. To było zdecydowanie trudne. To będzie najtrudniejsze, coś czuję. A, może medivaki jakieś? Czy coś? A. Udało mi się go schować na czas. O cholera, ładuj się tu. Chyba bez strat. I teraz coś, co teoretycznie nie jest proste, ale w praktyce nie jest też trudne. Mutaliski kontra tory. Tak, zwłaszcza system atak speedem torów, który pozostawia sporo do życzenia. O, no ale dobra. Jedyne straty, jakie miałem, to podczas walki z mutaliskami przy użyciu Marines. Więc nie poszło mi aż tak źle. Jej! Runda perfekcyjna. Jednostek straconych 0. Zdobyłbym za to złotą rangę, gdyż straciłem całe 5 jednostek, podczas gdy mogę ich stracić aż 10. I cóż, to było na tyle, jeśli chodzi o pierwsze wyzwanie. Będę starał się załatwiać po jedno wyzwanie na odcinek. Dlatego trzymajcie się ciepło.